Trzeba się zameldować w danym samochodzie. Po co się muszę meldować? A to jest tak, jak w zakładach pracy przechodzi się przez bramę. Trzeba się po prostu zameldować, że się przyszło do pracy. Tak samo jak wsiadam do samochodu, to się muszę zameldować. Po to, żebym mógł potem udowodnić, że jechałem i że pieniądze zarabiałem. Ot taka ciekawostka. Jedziemy. Okazało się, że pani czeka na mnie i pani jest Polka. Muszę sobie bramę otworzyć. Wszędzie te aplikacje. Wygoda, nie trzeba wysiadać. Aplikacją otwierasz bramę. Ja już miałem jedno zlecenie, no ale ci tego nie pokazuję, ponieważ było ciemno, no i po co się po prostu wysilać, męczyć. Zobacz, jak to wygląda. Dzisiaj to mam męczarnię, bo mnie strasznie łydka boli. Jeździłem wcześniej jednym samochodem jakiś miesiąc temu dosyć długo i on miał, to jest skrzynia manualna była i sprzęgło bardzo ciężko chodziło i nadwyrężyłem sobie łydkę i nie pobolewała. I wczoraj do sklepu chciałem iść, tak się zerwałem na drodze, szybciej nogą ruszyłem i jak mi strzeliło w łydce, to aż musiałem przykucnąć. Nadwyrężyłem albo naderwałem mięsień. Strasznie boli. Także dzisiaj jak będę nagrywał, to może być takie wideo skakające, bo kuleję. Mówię mojej żonie, że mnie boli. Ona mówi, że żeby się nie przejmował, to przejdzie. To są odleżyny, mówi do mnie. Odleżyny. Tak. Jestem pierwszy nie lub Rzeczpospolitej. Przekąski. Co powinien jeść kierowca ciężarówki? Jakie przekąski? Co myśli? Ciasteczka pewnie, nie? Jakieś może kiełbaski, nie? Kabanosiki? Nie. Owoce, warzywa, pomidorki, mandarynki, jabłuszko. Żeby brzuch nie rósł. No wiecie, to jest synonim, jak to się mówi, nie? To jest atrybut kierowcy ciężarówki. Brzuszek i nogi jak u bociana. Dlatego mówię, mięśnie mam, jeżdżę dużo samochodami, mało ruchu. I dlatego widzicie, troszkę nadwyrężę łydkę i już jakieś zerwanie mięśni czy coś. Nie ma siły. Nie ma siły po prostu. Picia co? Sok, tylko 100%. To nieważne, czy to jabłuszko, czy pomarańcza, czy to jest jakaś multivitamina,
tylko 100%. Żadnej Coca-Coli, żadnego innego, już nie powiem, wszystko się wyrażę, żadnych Fant, niczego, ewentualnie woda. Aby zdrowszym być. Ale mam te autobusy wszystkie, to mam dobre silniki skubane. Powiem wam, jak tak jeździłem, holowałem, jak tak gazu się dodało, to ciężarówka nie ma szans. To idzie jak burza. A jakby się ktoś pytał, nie wiem, czy teraz zdążę, nie, to na następnych światłach, czy my jeździmy, albo nie. Potem wam prezentacji tego samochodu zrobię, co nim jadę. Powiem wam, jaki silnik, obejdziemy sobie go w kółko. Zobaczcie, ja też miałem pełny gaz, on nacisnął i szans nie było. Mają chłopaki silniki fajne. Chociaż ja tej ciężarówki wcale wolnej nie mam, bo są dużo wolniejsze. To jest z 5-litrowym silnikiem, jak dobrze pamiętam. On mnie kusi, żeby tu mam gdzieś dowód rejestracyjny tego, ale tam było bodajże 5100. Gdzieś tu miałem. Nie wiem gdzie. Tam na górze mam oryginał ten, tu miałem kopię gdzieś pod ręką. Wracając do tematu, gdzie jedziemy. Jedziemy na dzielnicę Dahlem. Taka bogata dzielnica w Berlinie. Pani Polka gdzieś ma do koleżanki jakieś przyjechała. Mówi, że ma akumulator ten rozładowany i jedzie dzisiaj do domu, do Wrocławia, i tam ma już zamówiony akumulator. Także zobaczmy, że nie będziemy go mierzyć ani nic tego akumulatora, bo skoro i tak sobie wymienia, to bez sensu go mierzyć, cudować. Po prostu postaramy się odpalić to auto, a aby kobiecinka pojechała sobie do domu. Miejmy nadzieję, że tylko akumulator to jest. Do picia jest też obowiązkowa kawusia. Bez kawusi się nie da. To nie może być za zdrowo, nie? Za zdrowo nie musi być. Kawusie pijemy, zobaczcie. Uchwyt na widok rowerowy, mocowanie na trytytki, najlepsza sprawa. On tutaj ma takie na ten, ale to płytkie jest, no kurde, weź postaw tu kubek. Tutaj też ma, ale to wszystko takie płyciutkie, a to jest fajne, stabilne. Praktycznie każda ciężarówka u nas coś takiego ma, to jest wygoda, także polecam. Gdzie ta nawigacja mnie prowadzi? Na autostradę kolejną, na Magdeburg.
nie chce mi się sprawdzać. Jak tak prowadzi, niech tak będzie. A dzisiaj zaspałem, prawdę mówiąc. Dzisiaj zaspałem i nie wiem dlaczego nie dzwoni budzik w telefonie. Nie mam pojęcia. Wszystko było ustawione, sprawdzał. No wszystko, ani nie był przyciszony. Nie dzwonił po prostu. No niemożliwe, żebym tego nie słyszał, bo on dzwoni tam was pół godziny. Ani ja nie słyszałem, ani Basia. Także się, ale tam godzinkę tylko do pracy się spóźniłem. Dzwoni do mnie na pierwsze zlecenie. Pierwsze zlecenie miałem policję przedstawić na zaparkowaną taksówkę. Dzwoni dyspozytor, ja mówię, poczekaj, nie da się, ja zaspałem, żona kotleta smaży. On mówi, dobra, to niech smaży, a jak usmaży, zejdziesz do firmy, to do mnie zadzwoń. Także muszę być bili, ponieważ jestem jedynym kierowcą z dźwigiem teraz. Tak się nie da. Pracownika trzeba cenić. Ale rzadko mi się zdarzy, żebym zaspał czy coś, naprawdę. Bardzo rzadko. Czemu tak się zdarzyło? Nie wiem. Ale ważne, że mam kanapki z kotletem. Tak, żona dobra, specjalnie chciała wstać wcześniej i też zaspała. Nie słyszeliśmy, budzika nie dzwonił. Specjalnie tak wstała rano, po to, żeby mężowi usmażyć świeżutkiego kotleta, chociaż mogła wczoraj usmażyć, do lodówki włożyć, ale chciała mi usmażyć świeżego, żebym miał świeżego do kanapek. Plus dla Basi. No i jedziemy. Zobaczcie, auto jest totalnie bezstresowe, fajnie wszystko widać. Ciężarówkami w ogóle według mnie się jeździ dużo łatwiej niż osobowymi samochodami. Kwestia troszkę wprawy, ale naprawdę dużo łatwiej. Zobaczcie, on raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lusterek w koło. Widzę wszystko, co jest przed maską, na milimetry potrafię jechać. No nie jesteście w stanie... Tak, co bym jechał? No to jedziemy tu. Żadna osobówka nie ma takiej przejrzystości jak ciężarówka, no. Naprawdę dużo, dużo łatwiej się jeździ ciężarówką niż osobową. Według mnie. Ale jak ma ta tam inne zdanie, to mi piszcie w komentarzach. Ale ja osobiście bardzo lubię ciężarówkę jeździć. Czym większa, tym lepsza. O, facet klapą w łeb dostał, widzieliście? Siłowniki zepsute miał. No jedź, chłopie, dalej. Dodać tego gazu, jeszcze troszkę, no. Ale niektórzy są tak gramotni, ci kierowcy, że... Widzą, że się już nie mogę zmieścić, musi wyjechać, nie da się inaczej. Strasznie gramotni niektórzy. No i zrobiło nam się widno. Dzisiaj mamy dzień 6 stycznia. Godzina 8:54. Temperatura na dworze 1 stopień. I ciekawostka jeszcze. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, jak wam się podoba taka forma prowadzenia filmu, kanału. Bo to jest dla mnie ważne. Mamy 7 minut do celu. Samochód to jest Citroen C4.
Nadalem. Zaczyna poznawać po willach. Bardzo dużo tutaj willi było wybudowanych po II wojnie światowej, jak żołnierze wracali z frontu i przywozili dużo pieniędzy. Nie pytajcie skąd, bo każdy wie skąd. Także fajnie jest, jak się kradnie i nie trzeba oddawać, nie? Jeszcze za to się bohaterem staje w danym kraju. Tak jak w Rosji teraz. Wracają z kiblem w ręku. Jeszcze bohaterem na wiosce są, że był na specjalnej operacji wojskowej. Ale tu o polityce nie będziemy rozmawiać. Chociaż jak chcecie, to mogę dużo ciekawostek o Berlinie opowiadać podczas drogi. Ponieważ jestem tu jakieś 30 lat, w sumie ponad. Jakby tak policzył. I wiem to i owo. Minuty do celu. Zadzwonimy do pani, że zaraz będziemy. Sobie postanę, nie będę się. Za 5 minutek będę. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. No, tak powiedziałem kobiecie, po co ma pani stać na dworze? Jak będę dojeżdżał, to do pani zadzwonię. No i pani się ucieszyła, mówi, to wrócę sobie do koleżanki jeszcze na kawkę. No mówię, jeden stopień mamy, no po co ktoś ma marznąć? Walczę o napiwki, ale Polacy, szczerze mówiąc, bardzo rzadko dają napiwki. Nie wiem dlaczego, taka mentalność. Zobaczymy, czy ta pani da. Obstawiajcie. Na tej ulicy kiedyś, bo lata temu, było bardzo dużo samochodów do sprzedania. Bardzo dużo. Tak się ucierało po prostu, że były miejsca takie w Berlinie, gdzie się stawiało samochody, jak ktoś chciał sprzedać. Tak, handlarze chodzili, tutaj sobie oglądali. Ja sam tutaj też kilka samochodów sprzedałem. Kiedyś tak było, sprzedawało się samochody zarejestrowane, no teraz tak się już nie robi. Ludzie boją. I się nie dziwię, bo też miałem przygodę. Sprzedałem, pamiętam jeszcze Chryslera Grand Voyagera, to starego, to było i lata temu. Zarejestrowanego i godzinę później wpadła mi policja do domu i rzuciła mnie na ziemię. Ja mówię, kurde, co jest grane. A to się potem okazało, facet kupił samochód ode mnie. Nie wiem, jeździć nie umiał czy coś. No i przejechał człowieka na pasach i uciekł. No to do kogo się zgłosił? Do mnie, no bo samochód na mnie był zarejestrowany, no. I dobrze, że facet się przyznał, że kupił ode mnie. Ja pokazałem umowę, no ale wiadomo, no, trzymali mnie, dopóki się nie wyjaśniło, że to faktycznie nie ja. Także od tamtej pory też powiedziałem, że zarejestrowanego samochodu już nie sprzedam. No niestety, człowiek się musi na błędzie nauczyć, za czym zrozumie, że tak się nie robi. Piękne te domy tutaj są. Miliony euro warte. O już, oj.
coś się zagapił. Bym się zagapił. I stoi cytrynka. Łączymy sobie awaryjne, a stale tam dalej, żeby innym nie przeszkadzać. A może ktoś będzie jechał. O, i pani też już wyszła. Ale mi ta noga boli. Akumulator trzeba wziąć. Żeby nie latać 20 razy. Dzień dobry. Jaki serwis? Wszystko. Co pani zepsuła? Nic nie zepsułam. Można. Proszę potrzymać. Trzymam. To powinno być tu. To tu, a to tu. Nie, na odwrót, to tu. A to tu, a nie widzę. Dokończę, nie wiem, czy ja to przełożę teraz pani. Przełożę. A gdzie ma ten? Chyba tu. To tu na odwrót założyłem. Muszę przejść z tej strony. O, to mamy dodatkową robotę. No. Wie pani co? Potem pani to zrobi, albo w warsztacie, bo czasu nie ma. Zobaczymy, jak to wygląda. A kluczyk ma pani? A wygląda jak akumulator. Wygląda faktycznie jak akumulator. Olej jest pełny, tylko ta lampka proszę się tak dziwnie pali. Tak, no wygląda jak akumulator. To się będzie różne dziwne rzeczy będą się paliły, bo samochód nie ma prądu. Jak nie ma prądu, to wszystko potrzebuje 12 V. Także mogą się różnego rodzaju błędy pojawić. Gdzie on ma minus? Ojejku, jaki schowany. Jaki schowany minus? Weźmiemy minus od czego innego. Skąd my ten minus możemy wziąć tu? Może się tu uda. Tam się nie dostanę się tam. Dostanie się pan, bo miesiąc temu się ktoś dostał. Tak, ale to nie tymi. Zobaczymy, może odpali, a nie to będziemy kombinować. Zaraz się pobawimy tym uchwytem. Także akumulatora nie będziemy testować, ponieważ pani mówi, że i tak pani będzie wymieniać, prawda? To nie będziemy go testować. Przejdę, zobaczymy to. Może się uda to zrobić. Trzeba całe wyciągnąć. Wejść weszło łatwo. Aha.
No, wyszło. Od tej strony. Ale to właśnie to trzeba można też przełożyć. Tu będzie działać. To było tu gdzieś, nie? Gdzie to było? Nie. A wie pani co? To chyba... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie bawmy się tym. Gdzieś to tutaj było. Dobra, czy ja to mogę zamknąć? Można już zamknąć, jechać, tak. Nie? Może pani sobie jechać, a te papiery tam potem zrobię sobie. Również. Czyli papiery pan sobie ja już sobie tam zrobię. Muszę. Proszę jechać spokojnie. Dobra, dzięki. Miłego dnia. Dzięki. Do widzenia. I najlepiej proszę go nie wyłączać tak z pół godziny. A nie, to jak pani tam zatankuje, moment. Nie wygląda źle, ale to tak z pół godziny jak pani pojedzie, jak pani stanie na stacji bez to w razie nie czego to tam. To chyba jest taniej, teraz coś słyszałam chyba niż u nas w Polsce. Paliwo? No. Nie, w Polsce. W Polsce zawsze te 15-20 centów. Aha, bo pan mieszka na stałe. No ja tu mieszkam na stałe. Aha, powodzenia, dzięki. Dziękuję. No i widzicie, samochód odpalony. Jeszcze przy okazji jakiś tam uchwyt od tego. Powalczone było z nim, ale to i tak tam coś popsute, stare auto rozwalone. Nie będę się tym przejmował. I tu mamy taki dziwny program, który muszę teraz zrobić tej pani, te zlecenie. Powiem wam, nie robiłem go parę lat i się teraz tym też nie będę bawił. Potem sobie go zrobię. Pieprzyć to. I napiwku nie dostałem. No mówię, Polacy nie dają napiwku. No ale. Zobaczymy, co dostaniemy następne. Czy coś dostaniemy w ogóle. Wie wollen bei mir vorbeikommen? Ich habe Sie gerade angerufen zweimal. Genau. Achso, okay, jawohl. Ich wollte vorbeikommen. Wissen Sie, mein Navi sagt ungefähr 10 Minuten. Kann ich in 10 Minuten vorbeikommen? Okay, dann gehe ich auch zum Auto. Ich komme zu Dillenburger Straße. Warte mal Sie, nee. Helgolandstraße 16 habe ich Auftrag. Helgolandstraße? Ja. Achso, dort habe ich Auto geparkt, ja stimmt. Gut. Gott sei Dank gibt es eine Abschleppdienst, ne? Sonst wissen wir nicht. Ja. Jutti, also Helgolandstraße 16. Ja. Dann treffen wir uns dort. Bis gleich. Okay. Bis gleich. Tschüss. Jaki numer? Pyta się facet, gdzie auto, nie? Gdzie mam, gdzie mam adres? Ja podaję, mówią, tam? Tam zaparkowałem samochód, no skoro tak. No, dobrze, że jest pomoc, bo chyba by człowiek nie wiedział, gdzie auto zaparkował. No i jedziemy. Zlecenie przyjęte. Muszę sobie jeszcze jedną komórkę kupić, bo mam problem. Mam niedosyt. Niestety. Bo jedną właśnie nagrywam, tą moją. Trasę tutaj. Ona jest dobra, bo ona ma fajną stabilizację obrazu. Tędy mam jechać? Dobra. Zobaczcie, jakie tutaj chaty stoją. Mówię, każda po parę milionów euro. O. Thank you.
dzisiaj pierwsze zlecenie. A jak wspominałem, policja mnie wezwała. No i jadę z tym samochodem. A że mi się nie chce objeżdżać, to jadę w zakaz. Tam było tylko dla rowerów. I policjant mi potem mówi: nie, ale tam był zakaz, wjechałeś w zakaz, nie? Ja mówię: ty też. Uśmiechnął się, nic nie powiedział. No bo jemu też nie wolno, jeżeli nie ma zlecenia ani włączy kogutów, to jemu też nie wolno w jakieś zakazy wjeżdżać. Ja mówię: skróciliśmy sobie, jest szybciej. Mówi: no. Trzeba mieć jaja, nie? Żeby z policją jechać i jeszcze w zakaz wjechać. Tak, takie numery tylko u Sylwestra. A co mi tam? No, to nie było taki zakaz, to był taki trochę zakaz, że tak powiem. To nie był taki mocny zakaz. Jakby był taki mocny zakaz, to bym... Nie, i tak bym pojechał. No było krócej. Tak samo czasem te światła nie są takie czerwone, tylko jeszcze takie pomarańczowe. Także proszę mi oko przymknąć, ewentualnie będę wycinał z filmów, żebyście mi tam nie zgłosili mnie dalej. Bo ja tak dziwnie jeżdżę. Jak to się mówi, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Proszę, piszcie mi w komentarzach, jak wam się taka forma wideo podoba. Czego byście oczekiwali? Co wam więcej pokazywać? I tak dalej, i tak dalej. No, ja oczywiście nie wszystko mogę pokazać, ale co mogę, to pokażę. Tutaj jadę teraz 60, ale to na to nie patrzcie, bo ten liścik trochę przekłamuje o 5 km. Normalnie to jadę 55, także w granicach błędu. O la la. A tam z przodu jest śmieciarka. Ominiemy to. Gdzie mamy sobotę i w sobotę śmieciarki jeżdżą. Nigdy nie jeździły. Kawka mnie chwyciła, ktoś mnie obgaduje. Tam mnie obgadujecie pewnie po drugiej stronie. Tutaj parę domów dalej moja, znaczy znajoma Polka miała przychodnię weterynaryjną i tu chodziłem z moimi kotkami. Szkoda, że już jej nie ma.
bo fajna dupa z twarzy była. Pani Basia. No, bardzo ładna pani. I miła. Ale już jej się nie chciało prowadzić. Nie chciało jej się być weterynarzem. Nie wiem dlaczego, nie wnikam, nie pytam. Ale szkoda. Jakaś dziwna ta ulica. My musimy jechać w tą ulicę tutaj, co jest tutaj, ślepa taka. Musimy to objechać. O, tutaj, tam. Jakby tych drzew nie było, to bym tędy pojechał. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, ciasno tu. Jeszcze 2 cm luzu miałem. Koniec tej ulicy. Gdzie ta belka? XXX1. On faktycznie nie wiedział, gdzie zaparkował. Dziwna ta moja nawigacja oszalała, to jest numer 3, a nie 60. Coś tu nie tak. Coś tu jest nie tak. Gdzie jest auto? Land 60. Tam ktoś stoi z przodu, czeka. To jest 6, a nie 60. Tam ktoś na mnie czeka.
Te taśmy tutaj nie mogą być poskręcane, bo wtedy większe prawdopodobieństwo na zerwanie jej jest. No tak. Tak, 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 tak. As you fade away, yeah.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change.
Wo soll ich dir denn abladen? Ja? Wo soll ich dir denn abladen? Egal oder? Ja. Okay. Und da vorne hast du was? Eine. Einer. Da hast du Platz? Hier hast du Platz. Von der Weiße mache ich. Ja. Das ist gut für dich, weißt du, weil danach hast du zu eng oder so. Oder, ja. Oder hier. Ja, zum Beispiel. Dann mache ich hier. Ja. Gut. Ja.